Dzień dobry moi drodzy, salam alejku. Witam Was w Egipcie, w Hurgadzie, w hotelu Swiss Inn i zapraszam Was na krótki vlog dotyczący tego hotelu. Powiem Wam tak ogólnie parę słów, bardzo miłych o tym hotelu, ponieważ mieszkam tu 4 dni. Hotel naprawdę mi się spodobał, jest bardzo taki miejski, zarazem i rodzinny. I tu zauważyłem stewardesy, pilotów, wycieczki objazdowe, także hotel taki, można by powiedzieć, dla wszystkich. Ale on ma swoje też przez to właśnie plusy, że kto tu się nie znajdzie, to będzie mieszkał, czy to będą wakacje, czy krótki pobyt, będzie zadowolony, tak jak ja. Kochani, jestem tutaj teraz na środku hotelu, tak troszeczkę nietypowo zaczynam, bo tutaj dość ostro pracujemy. Oglądamy hotele, jest, słuchajcie, marzec, obecnie 28 stopni w cieniu i moi drodzy, gdzieś dzisiaj ma być 33-34 rekordowo w ciągu dnia. Jak na marzec to bardzo fajna pogoda tutaj dotycząca Hurgady i regionu Egiptu. Więc tak, króciutko słuchajcie, więc tak, jesteśmy teraz na środku już tutaj hotelu i zobaczcie, tu jest taka część dla rodzin z dziećmi. Jest mała zjeżdżalnia, są fajne płytkie baseniki. Proszę bardzo, o. Czyli też hotel udowadnia to, że mogą tu, słuchajcie, jak najbardziej mieszkać rodziny z dziećmi. Plusem tego jest tutaj, wtedy jest to, że wszystko jest blisko, słuchajcie, czyli pokoje, basen, restauracja, wszystko jest fajnie blisko położone. Słuchajcie, teraz kamerkę odwracam na przód i pokażę Wam najważniejszą rzecz, jedną z najważniejszych rzeczy, która jest w hotelu, czyli plaża. Macie bardzo ładna tutaj taka promenadka z palmami prowadzi akuratnie na tą plażę. Słuchajcie, pokoje te są bardzo fajnie położone, dużo większość z nich, ponieważ są tak dalej od siebie. Zobaczcie, o, tutaj na kamerce. Czyli też bardzo fajnie, troszkę zawsze macie intymności w tych pokojach. Proszę, o. Są konkretnie, każdy balkon jest odsłonięty takim murkiem. Ptaszki, słuchajcie, sobie śpiewają. Proszę, o. Tutaj Olo zrobi teraz taki, będzie fajnie się od tyłu. Czyli zobaczcie, tutaj przodem mamy teraz ten basen i na sam końcu jest recepcja, oczywiście recepcja, słuchajcie, z restauracją i z barem. Teraz tak, tu kochani po prawej stronie mamy dwie, słuchajcie, restauracje a la carte. Ja akurat nie wczoraj byłem w Rybnej. Także spoko, na dole jest taka grillowa bardziej tu restauracja, o. Wejdziemy sobie, słuchajcie, szybciutko na górę. Wejdziemy sobie tu jeszcze raz na górę, żeby Wam pokazać troszkę z góry tutaj te okolice, o. Zobaczcie sobie tutaj, tak Olo sobie podbiegnie i zobaczcie, jeszcze zrobimy ładnie raz tu widok na, proszę, na hotel. O, super. Jak widzicie, dużo przyrody, też dużo zieleni, także nie wszystkie hotele w Egipcie, w Hurgadzie, są takie betonowe, jak się o tym mówi. Ja mogę nawet wręcz powiedzieć, że mój hotel jest właśnie taki dość zielony, nie jest za duży, nie za mały. O, tu pochodzimy sobie po tarasie, bo bardzo ładny, słuchajcie, są tu widoki na plażę. Słuchajcie, plaże, zobaczcie sobie, raz, dwa, trzy, kochani. Plaże są takie zatoczkowe w Hurgadzie, nie są za duże, ale są urokliwe. Na dole tam mamy też bazę z płetwonurkami, bar taki przyplażowy, nawet raz wieczorem była dyskoteka, tam ludzie bardzo zadowoleni byli. I słuchajcie, no i tutaj jeszcze sobie o tak obejdziemy szybciuteńko i kochani, do następnego ujęcia. Tak kochani, wchodzimy sobie teraz na plażyczkę, czyli byliśmy, z tyłu za nami jest główny basen, za nami jest ta restauracja, karta z góry, co Wam pokazywałem. I teraz pokażę Wam tutaj plażyczkę ładnie hotelową. O, zobaczcie sobie, tak wygląda plaża hotelu Swiss Inn. Dużo plaż tutaj w Hurgadzie jest bardzo podobnych. O, zobaczcie sobie, leżaczki, pogoda, jak widzicie, marzec, początek marca, tutaj 28 stopni w cieniu.
i ma być dzisiaj około 34 w ciągu dnia. Proszę o. Teraz Olo jeszcze odwróci, słuchajcie, kamerkę, żeby wam tu fajnie wszystko pokazać. Płyciutko, słuchajcie, wejście jest po piasku. Plaża, piaseczek, proszę, leżaczki gratis. Jednym z plusów tego też hotelu, słuchajcie, jest to, że na przykład jest internet gratis tutaj na sam hotelu. O, idziemy sobie tutaj, jeszcze wam pokażę tą plażyczkę elegancką. O, idziemy sobie tak troszeczkę pod słońce. I słuchajcie, wyjdziemy sobie teraz plażyczką znowu do hotelu. Proszę. Piękny błękit. Tak, leżaczki wyglądają, mięciutkie gąbeczki, słuchajcie, daszeczki. O, się fajnie zrymowało. Tu mam animację, czasami zumbę tutaj robią. Akurat nie Hello Tower Center, o. Proszę, a tak mogą wyglądać tu wasze pokoiki. Proszę, tutaj przy plaży. Tak, budynki są nastawione pięknie na plażę. Proszę, mamy też tu ładne prysznice poplażowe, tu na nóżki, serwis perfect, dobra, dzień dobry, hello, Swiss in beach service, brawo, thank you, ciao, no, Poland, Poland, Lewandowski, widzicie, kocha, nawet mnie tutaj serwis plażowy, no tak, habibi, habibi, to jest słynne powiedzenie, czyli kochanie, tutaj arabskie i teraz tak, kochani. No i wracam sobie do głównego tutaj, do głównej części hotelu. Olo, słuchajcie, zaraz jedzie na następne hotele, ale jeszcze wam pokażę tu piękne to ujęcie. Raz, dwa, trzy, robimy, słuchajcie, kamerkę. Proszę, a jeszcze o, tą promenadkę wam pokażę. Tutaj. O. Dojdziemy sobie, słuchajcie, zaraz do głównego basenu i ostatnie ujęcie będzie w recepcji. Pa. Tak, moi drodzy, co mogę powiedzieć jeszcze o Egipcie, słuchajcie, no na pewno same superlatywy. W międzyczasie byłem w Safadze, byłem teraz w Makadi Bay, jadę tutaj w hotele, żeśmy oglądali Sunrise'a, kochani, też w Hurgadzie oczywiście, także serwis coraz lepszy, naprawdę, no tak się tu starają, pewna pogoda, także muszę wam powiedzieć szczerze, że ja naprawdę jestem zaroczony Egiptem i tym, szczególnie bazą hotelową, tak? Przyrodą, nurkowaniem. Także naprawdę, no, zobaczcie sobie, teraz odwrócę kamerkę, żebyście zobaczyli sobie tą jeszcze część rodzinną. Proszę, o, w ten sposób, tak na spokojnie. To ładnie wygląda, proszę. Hello. Tutaj widzicie, serwisik też rano wszystko pomaga. I słuchajcie, dochodzimy sobie jeszcze do tego hotelu, tego basenu głównego. Tu jest też centrum, słuchajcie, nurkowe. Hello. Też polecam tutaj jeden z naszych Diving Center, tak, naszych tutaj kolegów sobie robił kurs 3-dniowy. Kosztowało to $330. I słuchajcie, a tutaj też wieczorami są takie animacje, jeszcze dodatkowo takie dla dzieci lokalne, jakieś tam małe takie dyskoteki, żeby to nie było za długo głośno w hotelu. No i słuchajcie, no idziemy sobie też do kolejnego tutaj basenu. O, proszę, tu jest taka część jeszcze ewentualnie dla takich mniejszych dzieci. I tu, słuchajcie, tu jest główny bar przy plaży, Boże, Oluś się zakręcił, słuchajcie, tu jest główny bar przy basenie. Też z niego żeśmy korzystali, proszę. Teraz jest zamknięty, bo słuchajcie, jest dopiero u mnie 15 po 8. Jak widzicie, słuchajcie, 15 po 8, a już pogoda jest niesamowita. Może się kąpać. Można robić różne fajne rzeczy. Proszę. O. Tutaj zobaczcie. Też w ten sposób są ulokowane pokoje. Także to jest ten główny basen. I słuchajcie. O. Tu też jakieś takie animacje typu piłeczka basenowa robione. I słuchajcie. Wejdziemy sobie jeszcze do restauracji na szybciutko. I się pożegnamy. Tu przy okazji tak już nadmieniając toalety. Bliziutko basenu. I słuchajcie, wchodzimy sobie do tutaj holu, recepcji, baru. Słuchajcie, na górze jest tutaj, słuchajcie, restauracja.
Tam parę ujęć zrobiłem. Tu jest, słuchajcie, lobby. O, wchodzimy teraz, żeby światło nie było. Tu jest takie lobby, bar, także też bardzo fajnie, bo wszystko blisko. Dzień dobry. O, zobaczcie, tutaj jest elegancko to. Bardzo fajna kaweczka, bar i słuchajcie, i co robimy? I robimy, kochani, tak, że idziemy do... Można sobie taksówkę oczywiście zamówić, serwis, o. I tu mamy, kochani, recepcję. Tu będzie check-out. Hello, good morning. No i co? Moi drodzy, w tym momencie wam dziękuję. Zapraszam was do następnego odcinku vloga, do rezerwacji na www.mixtravel.pl. I polecam wam Egipt, hotel Swiss Inn. Bardzo fajny miejski hotel z plażą, z Wi-Fi gratis, z fajnym jedzonkiem, super goframi. Do zobaczenia, wasz Aleksander, pa!